studenci przez cały semestr tworzyli z tego organicznego kształtu taką nieco abstrakcyjną formę. Po każdym takim semestrze jedna z tych prac była wybierana do realizacji w dużej skali, ponieważ profesor twierdził, że nic tak dobrze nie robi studentom, zwłaszcza architektury i budownictwa, jak doświadczenie tworzenia w przestrzeni. Jeżeli chodzi o materiały, nie było warunków do stworzenia takich konstrukcji jak te rzeźby profesora Jocza, które kojarzymy, nie wiem, z Czułenek czy z Dzianiny na Widzewie, ale są pewne podobieństwa. Ponieważ trzeba było to zrealizować szybko. Tam korpus rzeźby wykonywali ze styropianu z udziałem pianki montażowej. Ten styropian był cięty nożami, później właśnie część kształtów uzupełniana pianką montażową. A następnie to wszystko pokrywane było nasączanym żywicą włóknem szklanym, czyli tym samym materiałem, którym wykańczał swoje rzeźby też Andrzej Jocz. Po pierwsze, rzeźba mogła przyjąć właściwie dowolną formę. Po drugie, było to stosunkowo tanie. A po trzecie, łatwo było to przenieść, bo było lekkie. I montaż też nie stwarzał dużych trudności. Wszystkie te rzeźby zakotwione są na prętach metalowych, które były z jednej strony wbite w rzeźbę. Z tego co pamiętam, Korzenna ma akurat trzy takie bolce. I pręty były nagrzewane tak, żeby dobrze przejść przez styropian. W związku z tym wbijano, kotwiono i rzeźba może trwać kilka lat w przestrzeni. Rzeźby wykończone właśnie w laminacie żywicznym no wymagają regularnej konserwacji, co 5 co 10 lat. Jak profesor Jocz żył, to o to dbał, no a po jego śmierci to mamy pewien problem z tym dorobkiem. Jest kilku autorów tego sukcesu. Jeżeli chodzi o główną autorkę, Anna Renkiewicz, to właśnie jej praca stworzona na bazie bryły korzeniowej posłużyła za materiał do tego dzieła. Stąd profesor często mówił nie Korzenna, a Korzeanna na tą pracę, żeby tą oryginalną autorkę włączyć. No a wykonawstwo to już studenci pod kierunkiem profesora Jocza.